Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elden Ring i znajdujemy się w zamku Sol na północy szczytów olbrzymów. No i jeszcze nie znaleźliśmy tutaj oczywiście bossa tego miejsca, ale już niedaleko, daję słowo. Oczywiście odpalmy sobie nasz kaganek, krużganek i tak dalej. Mam nadzieję, że tamten chłopak tutaj do nas nie przyjdzie, bo ostatnio nam sprawił troszeczkę problemów, ale chyba mnie nie widział. No i mamy naszego pana narzekacza, tego ducha takiego, który za każdym razem mówi, o, jak mi źle. O wielkie słońce, zimne słońce Sol, poddaj się zaćmieniu, daj życie pozbawionym duszy kościom. Okej. Coś jeszcze? Nie, to samo. No dobra, no to w takim razie cóż tutaj masz? Po pierwsze, jesteś gotowy? No jestem. Szotel zaćmienia i to jest jedna z legendarnych broni, bo jest się świeci tak na żółto. Szotel zaćmienia to powinien gdzieś być tutaj chyba. A, myślałem, że to będzie. Nie, no chyba sobie jaja robisz, gościu. Nie, no typie. Naprawdę? 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 Co za typ? Jak on mnie widział? Dobra, weź się, Branzluj, frajerze. Ja jeszcze raz sprawdzę szotel zaćmienia. Gdzież to będzie? Myślałem, że to będzie sztylet. Nie, to nie jest... Chociaż nie. Nie, to nie jest sztylet. To jest jakiś taki zakrzywiony... Zakrzywiony miecz. O, dokładnie tak to jest nazwane. Legendarny miecz i skarb zamku Sol, przedstawiający zaćmione słońce pozbawione kolorów. Jeden z legendarnych oręży w Sol, widok zaćmienia budzi przerażenie i podziw, które nie pozwalają patrzącemu odwrócić wzroku. Błysk śmierci. No to sprawdźmy, ale to kurde, nie użyjemy tego niestety. Aha. Niestety, nie możemy tego aktywnie używać, dlatego że mamy za mało zręczności. Więc nie pokażę nawet, jak wygląda ta super umiejętność, ten atak. Raczej takie standardowe ataki tylko i wyłącznie. No dobra, no to miecz nocy i ognia ponownie dzierżymy w dłoni i lecimy dalej. Mam nadzieję, że chłop nas nie będzie... Mam nadzieję, że nas nie będzie gonił. Gałgan jeden. Dobra, i teraz tak, pamiętam, że tutaj jeszcze gdzieś była jedna znajdźka, której nie byłem w stanie podnieść. O. Tam gdzie... Ty, a to nie tędy? Na przykład mógłbym... pójść? Au. Ej, goście, no serio. Benz. Au. Dobra, do tamtego chyba musimy się pofatygować. Ale zastanawia mnie właśnie ta znajdźka, bo nie mam zielonego pojęcia, jak ją zdobyć. Narka. Koparka. To jest tam, zobaczcie, nie? No chyba, że... Zastanawiam się, czy z dachów tam aby nie trzeba byłoby zeskoczyć. Tylko, że no nie mam zielonego pojęcia, jak na dachy się dostać. Trzeba będzie to mieć na uwadze i pamiętać o tym, że tam jest jeszcze jakaś znajdźka. Co tutaj mamy? Zemsta, może spróbuj tego. Jak... Czekaj, zemsta na kim? Że tu coś? Czekajcie, ale jak ja tu zeskoczę, to ja nie będę mógł wrócić w to miejsce, więc wolałbym mimo wszystko jednak... tutaj pójść. Dół, tego musisz szukać. Jakie dół? Co ty tu mi tu dupcy z flaki? Że tu nic nie ma. Uważaj, potworność, przed tobą potężny wróg. No faktycznie, ten wróg akurat może być dość potężny, bo to jest jeden właśnie z tych takich rycerzy znikających. Ła! Aha. Fajnie. No, powiem tak. Nic nie powiem. Ale... To wkurzył chłop. W sensie...
No what the fuck? Zrobił takie wombo combo, jak nie wiem. Dobra, tym też jeszcze oczywiście dostałem w ryło, nie? O ty gnoju ty. Dobra, trzeba będzie się w takim razie do niego chyba pofatygować. Problem z nim jest taki, że on znika i teleportuje się. O, może tak bardziej. Teleportuje się. Więc będziemy mieli z nim dość duży problem, żeby go wyeliminować. Dobra, napijmy się butelki i spróbujmy może czymś innym. Czymś z bliska. No, przy okazji tam jest jakaś znajdźka. Więc bym powiedział, że tutaj byśmy chcieli. Przed tobą Bóg. No nie, no jaja se robisz. No nie! What the fuck? Gościu! Przestań! Jaka menda. No i co teraz zrobisz? O ty gnoju. O ty gnoju. No jaja se robi, chłopno. Dobra, mamy ogólnie problem. Ja pierdzielę! Chłop jest po prostu odpalony, nie? Wal się. No wchodź. Pytanie, czy będzie w stanie się tu gdzieś pojawić. Najgorsze jest to, że on się pojawia i wręcz automatycznie mnie atakuje. Uważać, żeby on się tu faktycznie nie pojawił. No właśnie. O tym mówiłem. No i biegnie tu jeszcze, co za menda. No? Come on, bro. Żartowałem! No jest lys. Ty, a na dole jest znajdźka. Teraz też tak zauważyłem. Ty, no ale najgorsze jest to, że nie mam totalnie pomysłu, jak go... ubić. O, w dupę! Ja pierdziele! Chłop jest bossem tego miejsca, nie? Ja, jak za niego nie dostanę jakiejś super ekstra nagrody, to się wkurzę. Jakby cię tu, kurde, gościu... Najgorsze jest to, że nie można go zajść od tyłu. W sensie, mógłbym zrobić jakiegoś backstaba, mocno go tam poranić. Być może jakimś atakiem tym smoczym. Ale niestety gość zaczyna się ruszać i jakby wie o tym, że ja jestem w pobliżu, jak ja się tylko i wyłącznie zbliżę. Więc to jest trochę takie trochę mech. Nie wiem za bardzo, jak go z daleka cisnąć. Dobra, na dole ta znajdźka. Tam mam na tym skraju tą znajdźkę i on pilnuje znajdźki. Plus jeszcze tutaj jeszcze dodatkowo jest, przypominam, ta drabina. Okej. A zaraz, a jakby tak... Tędy... Najpierw sprawdzić tę drabinę. Najpierw sprawdzić tę drabinę. Ta drabina chyba też nas doprowadzi do tej znajdźki. A tu szczury są. Aha.
Okej. O kurde, te szczury takie twardsze. Cholipka. Dobra, ubity. I czegoście wy tutaj pilnowały? Złoty run, kamień kowalski 7 poziomu. Tu nie ma żadnych sierściuchów, szczuruchów. Tu coś jest. Łuk runiczny. No dobra. Łuk runiczny. Tutaj nie sądzę, żebym mógł przeskoczyć. No jedyna opcja to jest właśnie z tego daszku. Tam zeskoczyć, ewentualnie tu tak po krawędzi, ale nie sądzę, żeby ona była taką krawędzią, po której moglibyśmy normalnie chodzić. Kościół zaćmienia. Jeszcze raz sobie tutaj skoczmy z tego względu, że nie mam zielonego pojęcia, czy aby będziemy mieli bezpieczną drogę powrotu. 71 tysięcy. No głupio byłoby to stracić. Ewentualnie można by było tym rykiem Greyola tego gościa zrzucić po prostu w jakimś miejscu. O proszę, mam już taki pojazd, że jeden strzał mnie nie wyprowadza z równowagi. To mi jest na rękę. Tędy. Mocno bije ten gość, kurde. Mocno bije. Grzyb. Okej. No i teraz tak. Ja bym się tutaj uleczył, po pierwsze. Okej. Po drugie, wziął sobie Maxa. I teraz tak. Tego typka trzeba zrobić tak. Eldeńskie gwiazdy. Zaraz po tym wybuch szału. O, kupę. Żartowałem. Żartowałem. Przylezie tu, czy ucieka? Ucieka, tylko że on tak ucieka, jakby do końca nie chciał uciekać. O, kupę. Ja pierdzino, on wychodzi z taką kontrą od razu, że to jest jakiś dramat! Co tu się dzieje z tym chłopem? O, podoba mi się. Będę miał jeszcze większą satysfakcję z tego, że cię porobię, gościu. Ja pitolsztajn, no. Ty franco. On jest jeszcze, wiecie, problem jest taki, że nie mogę, nie mam aż takiego szybkiego kastowania tych wszystkich czarów. Więc, no on jest tutaj, wygrywa tą mobilnością, a bije jak cholera. W sensie, boli, boli. I to robi taką wiązankę, że jest w stanie mi ściągnąć całe życie praktycznie ze strzała, nie? Okej. Body as hell. Dobra, a może właśnie, kurde, tak by to była dobra opcja, w sensie strzelić do niego tym wybuchem strzału, wybuchem szału, a później od razu aktywować ryk. On się powinien... O, w dupę. Dobra, nie, jednak nie. No jasne. Ten chłop jest niemożliwy! Ten chłop jest niemożliwy! Kim ty jesteś, szubrawcze? What the fuck? To jest chore, jakie to zrobi damage. Przecież to jest gorsze niż boss. Ja pierdziele, no. Jasna dupa. Spokojnie, spokojnie. Ogarniemy go. Ogólnie ten ryk na niego całkiem nieźle działa, więc nie ma źle. Tylko trzeba byłoby go gdzieś tak skok blokować, żeby nie był w stanie nas zaatakować jakoś. Żeby
tak. Aha. Widzę, że niestety nie wyszło. Nie wyszedł mój plan. W momencie, gdy ja usłyszę odgłos jego teleportacji, to jest za późno. Dokładnie ta sama wiązanka. Nie wierzę. Chłop jest po prostu porąbany. Ja pierdzielę. Ale dobrze, 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 bo z każdą śmiercią ja mam większą determinację, żeby gościa ubić. Przepraszam, ja to tak mam. Pewnie wiele osób by teraz pewnie machnęło na niego ręką i stwierdziło, że on pewnie nic nie ma tam wartościowego. Ale kurde, powiem wam, że no nie może tak być. Nie może tak być, że on nas zabija. Nie może tak być, nie godzę się. Nie godzę się na to, ja tu jestem najlepszy. Okej. Okej, byczku. Ja tu jestem najlepszy. A jakby go stąd spróbować? O, świetnie! Ty chcesz mi powiedzieć, że ty się leczysz? O, fajnie. Aha, i zanim ja... Fajnie! O, kur zapiał. Zanim ja się uleczę, znaczy zanim ja przestanę kastować ten czar, to on już jest przy mnie, nie? No nie, no ale tak się nie bawimy. No to go boli. To go zdecydowanie boli. A! O jasna dupa. No przecież przestań! Czym cię mnie, bo zaraz nie wytrzymam! Ale dobrze wiedzieć, bo w zasadzie dwa klapsnięcia tym walnięciem smoka powinny mu wystarczyć. Tylko, że no właśnie. Ja pierdzielę, no przecież to jest niesamowite! Ciekawy jestem. No, chociaż z drugiej strony, jakbym był melasem. Ała, chyba w głowę dostałem. Jakbym był melasem, to bardzo możliwe, że byłoby to troszeczkę prościej. Bo bym pewnie miał więcej zdrowia. Ty, tylko problem jest jeden. I zasadniczy. Moje runy są na dole. Prawda? No jasne, że prawda. Czy jak ja tu zeskoczę, to będzie git, czy nie będzie git? Git. Gdzie są moje runy teraz? Tu. Teraz sobie krzyknąłem. No i teraz możemy tutaj spadać. Tylko ty i ja, Tom. Mówię do niego Tom, nie wiem dlaczego. Taki trochę Tom Riddle. Ty! O, w dupę. Wcześniej nie podniosłem moich runów. No. No, trudno. Mówi się trudno. O to też między innymi chodzi pewnie w tej grze. Żeby tracić te runy.
a przynajmniej dla tych mniej uważnych. No nie, zdecydowanie zwróciłem swoją uwagę, żeby go wyeliminować, a nie na tym, żeby zarobić. No przestań wreszcie krzyczeć na niego. Ja pierdzielę, no. Hit. No. I leżeć było, frajerze. Wielki miecz wypędzonego rycerza. I ja jeszcze w ogóle praktycznie nie dostałem za niego dusz, nie? Jad. Wielki miecz wypędzonego rycerza. No dobrze, ja go też wypędziłem. Pięknie wykonany wielki miecz, misternie ozdobiony starożytnym motywem. Otrzymywali go rycerze, którzy wskutek nieszczęścia lub jakiegoś występku musieli opuścić swe domy. Większość z nich wysłano na pogranicze, gdzie zaczynali życie od nowa, mając do towarzystwa tylko własną rozpacz. Tupnięcie. Aha, czyli takie tupnięcie. No dobra. Czyli można powiedzieć, że gościa pokonaliśmy za pierwszym razem, tak? No trudno, szkoda, że straciliśmy 70 tysięcy dusz, ale to nie jest jakaś, w tym momencie to nie jest jakaś super ekstra duża ilość. Większa część być może naszego poziomu, bo my teraz potrzebujemy około 106 tysięcy, więc no. Faktycznie większa część. Medalion z bursztynem modrym. To my coś takiego mieliśmy, to jest po prostu ulepszona wersja tego bursztynu. Okej, okay? Więc w zasadzie powiem wam, że nie warto było. Jeśli by ktoś się zastanawiał, czy warto iść na tego przeciwnika, nie warto. W sensie, nie kryje nic tutaj za sobą, co mogłoby być jakoś wielce wartościowe. Nie ma tutaj nic legendarnego. On nie daje nam jakiejś dużej ilości runów. No po prostu trudny przeciwnik, taki z dupy, jak to na przykład jest z niedźwiedziem. Bo niedźwiedzie też są takie trochę broken. Ja ciebie pamiętam, gościu. No właśnie. O, starzy znajomi. Starzy znajomi. Jasne. Nie ze mną te numery. Coś tam lata. Uważaj, grupa. Ja może sobie zregeneruję trochę mamy. O, jest ten chłop. On chyba jak krzyczy, to jest podobnie jak w wulkanicznym dworze. W momencie, gdy on krzyczy, to wszystkich z pobliża ściąga. Ale tu nikogo nie ma. Mi się przynajmniej wydaje. Po pierwsze winda. Tak, bo winda daje nam skrót, jeśli dobrze się orientuję. A nie, z windą to musimy zjechać, tak? Tak. Windą musimy zjechać. A dół. Dobra. Czyli wjeżdżamy na górę i teraz ewentualnie od tego ogniska możemy przejść obok tego wielkiego rycerza, zeskoczyć tu na dół. I powinno być gicior blancior. To jest tam, dobra. To niech ona zjedzie na dół. Nie powinniśmy mieć teraz problemu, żeby wejść. I co mamy tutaj? Przyjaciel, może spróbuj tego. Przyjaciel, to by się przydało. Oj, przydałoby się, przydało, byczku. Ale niestety musimy dać sobie radę z tym, co mamy. Czyli wchodzimy. Dowódca Nail. Aha, dowódca Nail, który ma dwóch innych gości. Ja pierdzielę, ty, to jest ten chłop z tymi dwoma mieczami. To gdzie po plecach pało?
Nie! Ja chcę zrobić ten, krytyka. No. On miał jakąś normalną twarz. Proteza weterana. Proteza weterana. Podejrzewam, że to jest coś na rękę, co? Proteza... Jest. Tak. Proteza weterana jest jako pięść. Proteza nogi w kształcie ostrza spowita mocą błyskawicy. Można dzierżyć ją w dłoni. Dowódca Njal, przepraszam, weteran zamku Sol, zaoferował tę protezę w zamian za życie pokonanych rycerzy przetrzymywanych w niewoli. Następnie stanął na czele tej armii bez ojczyzny. Burzowe kopnięcie. I to chyba jeszcze jesteśmy w stanie... Weźmy to do dwóch rąk. Dobra, a co mamy to? Aha, tylko tyle? Okej. Okej, okej. Dobra, wracamy do naszego miecza. No i co? Dobra robota, dziękuję. A ile mamy runów teraz? Odkryto utraconą łaskę. Siądźmy sobie jeszcze. Czy my mamy pieniądze? Nie mamy pieniędzy, ale możemy mieć pieniądze. 7 tysięcy potrzebujemy do następnego poziomu, więc zjedzmy sobie co nieco. Użyj wybranych, tak z 5. 10 tysięcy. Będzie. Będzie. Czyli po 2000 tam to dawało. Dobra, i lecimy w umysł, tak jak mówiłem wcześniej. 129 poziom, jest git. Szkoda trochę tam tych straconych dusz, ale no cóż. Szkoda straconych dusz, ale no cóż. Ale dzisiaj kurde rymuje. No i nadal nie mam zielonego pojęcia, jak zdobyć tamtą znajdźkę. Pewnie tam była wiadomość, że tutaj nic nie ma, prawda? Tę, o której mówiłem tam na tym zboczu. Dobra, tu jest jakaś... winda... Bo mówiła nam Millicenta o tym zamku Sol. O tym, że tutaj prawdopodobnie znajduje się coś, co by jej było przydatne. Bądź co by też nam udostępniło przejście w inne zakątki, inne rejony, których ona szuka. Zanim tam podejdę, to jeszcze tutaj. Ale tu nic nie ma. No dobra. Czyli co, pan narzekacz, tak? Sekretny medalion świętego drzewa lewy. Panie Michelo, przebacz mi. Słońce nie zostało pożarte, nie modliliśmy się dość gorliwie. Twój towarzysz wciąż nie ma duszy. Już nigdy go nie ujrzę. Świętego drzewa. No dobra, czyli to samo. Świętego drzewa. No tam nic nie widać, żadnego świętego drzewa. Tu jest, o Jezu, jak ładnie tutaj wygląda to, nie? Super. Dobra, i teraz tak, dostaliśmy znowu przedmiot kluczowy. Medalion. Drugą część tego sekretnego medalionu. Mamy prawy i lewy. I teraz możemy sterować wielką windą Rold. Czyli można by było pójść do windy i ją tutaj posterować. Gdzie była winda? Katakumby... Wielka winda Rold. Tutaj. Chociaż z drugiej strony ja bym może sobie jeszcze podskoczył tutaj. Z tego względu, że... tam, z tego co się orientuję, jest kolejny kościół, w którym moglibyśmy zdobyć świętą łzę. Czyli mielibyśmy wtedy estusy wszystkie, czy tam te butelki leczenia na maksa. To by było git. Tylko żeby tam dotrzeć, to musimy się tutaj pofatygować przez te giganty. Ja nie mam zamiaru z nimi... olbrzymów w zasadzie. Nie mam zamiaru z nimi walczyć, z tego względu, że dosyć problematyczni potrafią być. Są też ptaszory ogólnie. O, i jeszcze są też rąsie i psy. Także wszystko naraz. Tutaj jest, słuchajcie, w tej takiej formie, którą naprawdę kochamy. Ty, a z drugiej strony... tam można dotrzeć teraz.
czyli tu. Też sobie warto zaznaczyć, żeby o tym nie zapomnieć. O Jezu, ptaszory. Rozgrzewający kamień. O, tej ptaszory widzę, że walczą też z tymi. Z olbrzymami. I dobrze. I dobrze. Ja się nie będę tam im wtryniał między wódkę a zakąskę. Ja chcę tylko i wyłącznie... O, co to było? O, świetnie, jeszcze rąsia jest. Rąsia, ptaszory, psy... Co jest? O nie, nie mówcie mi, że tu będzie jakiś, kurde... brzydal. Do pokonania. No jasne, że będzie brzydal do pokonania. Kina krwawy palec. A? Jak odpaliłem, odpalam ten. To mi nie przeszkadzaj. Kurde gnoju. No i co? Masz jeszcze muszki, posmakuj muszek. Bo widzę, że robisz rolę w momencie, gdy ja cię atakuję. To byłoby głupie, jakbym miał nie trafić. Nara! Co mi dropniesz? Rzeki krwi oraz maska Okiny. Rzeki krwi i maska Okiny. Zobaczmy, rzeki krwi to będzie chyba katana, bo to był ala samuraj. Broń Okiny, szermierza z krainy Trzcin. Przeklęty oręż, który powalił niezliczonych ludzi. Kiedy Mog, pan krwi, po raz pierwszy poczuł miecz Okiny i szaleństwo na swoim ciele, złożył mu propozycję, by żył jako demon, którego pragnienie nigdy nie zostanie ugaszone. Układacz zwłok. Zobaczmy, jak to wygląda. X. Dobra. I jeszcze mieliśmy maskę, tak? Maska dosyć... O, właśnie jest. Drewniana maska przedstawiająca szczerzącego zęby starca. To od niej wziął się przydomek wielkiego szermierza z krainy Trzcin. Zwiększa zręczność i zmniejsza skupienie. Im bardziej ćwiczył swój umysł, tym więcej absurdów świata dostrzegł. I tak Okina wyrzekł się tego wszystkiego i przeniósł się na wyższy poziom egzystencji. Był tam sam, ze swą kataną i wielkimi umiejętnościami. Niewiele później Okina stał się demonicznym szermierzem. Świetnie. Czyli my możemy sobie wziąć świętą Z, dokładnie tak jak myślałem, była w ostatnim kościele, tutaj gdzieś na końcu drogi. No i byśmy chcieli butelki, wzmocnienie butelek. Nie można już bardziej zwiększyć liczby punktów życia przywracanych przez twoje butelki, więc mamy maksymalnie wszystko, co może być, jeśli chodzi o butelki. Czyli mamy ile butelek łącznie? 14 butelek plus 12. I to jest maks. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu się pożegnamy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie. Już jutro. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.